Cześć, witam Was serdecznie. Jakub Gralak, Tabletowo.pl. Dzisiaj zaprezentuję Wam recenzję opaski Mi Band 2 od firmy Xiaomi. To co? Zaczynajmy! Opaska standardowo przychodzi w pudełku, które już znamy z poprzedniej wersji. Nic się nie zmieniło. Po otwarciu naszym oczom ukazuje się część pastylkowa. Po odwinięciu mamy opaskę i kabel zasilający. Sam zasilacz, naszy zasilacza tutaj w sumie nie ma, sam kabelek tak naprawdę nie zmienił się z poprzednich wersji. Mamy krótką część, z jednej strony jest wtyczka USB, natomiast z drugiej możemy tutaj wsunąć opaskę do pinów i podładować. Jeżeli chodzi o część opaskową, którą będziemy nosić na ręce, no to tutaj nadal jest ona wykonana z specjalnego stworzywa antyalergicznego, które możemy łatwo dopasować dzięki tej guziczkowi, grzybkowi na, na, do każdego nadgarstka. Zapina się całkiem dobrze, choć solidnie się trzyma. Plusem jest to, że tu już nic nam nie wystaje. Tak jak tutaj ludzie narzekali często w poprzednich wersjach, że gdzieś zahaczają, zdzierają, tutaj już tego na szczęście nie ma. Także tutaj opaskę zostawmy. Przejdźmy już bezpośrednio do najważniejszej części, czyli do pastylki. Tylko jeszcze trzeba ją wyjąć i jest dobrze. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest całkiem dużo tutaj zmian. Nie mamy części ledowej, mamy za to wyświetlacz. Cały przód jest przeszklony, choć tak naprawdę tylko jedna część jest wyświetlaczem. Tak jak tutaj widać. To jest wąskie, ale wystarczające do wyświetlania informacji. Sama opaska jest troszeczkę pastylka jest troszeczkę grubsza od poprzedników. Na dole znajdziemy standardowo piny. Tutaj nic się nie zmieniło. Ups, trochę śliskie. Na dole mamy pulsometr, oczywiście, no i logo producenta. Jeżeli chodzi o pulsometr, no to należy przejść tutaj no, chyba za daleko. I już. No, to jeżeli chodzi o pulsometr, tak jak widzicie, na dole diody świecą po wybraniu i dokonają pomiaru. To jest fajne, że nie trzeba do tego brać telefonu. Jeżeli chodzi jeszcze tu o samą opaskę, to różnica jest taka w stosunku do poprzednich wersji, że tutaj nie wkładamy tej pastylki od góry, tylko umieszczamy ją od dołu. No, to jest takie inne, proszę, trochę wycięcie w stosunku do poprzednich, powinno to zapewnić lepsze umiejscowienie i trzymanie się samej pastylki. Jeżeli chodzi o paskę, to łatwo można zapiąć klikając i jesteśmy już wszystko. No trochę krzywo, ale elegancko. Tak jak wspomniałem, przycisk jest dotykowy, mechaniczny. wciskając go możemy zmieniać ekrany. Do wyborów ich mamy kilka, to wszystko w ustawieniach aplikacji MIFIT jest, o tym wspomnę jeszcze później. W tym momencie, tak jak widać, mamy godzinę, mamy kroki, puls i baterię. Niezależnie od tego, co ustawimy, Opaska ma możliwość schowania i wyświetlania z powrotem tego, co na ekranie jest to, odbywa się przy pomocy ruchu nadgarstka. Znamy to z różnych innych smartwatchów, smartwatchów. Sprawdź może jak z GRS2, jak to działa, czy jest tak samo płynne, czy też nie. No, jeszcze chwilkę, tylko tutaj założę zegarek. No i już jest. I mamy, włączamy. Oj, coś mi pan nie zaskoczył. Jeszcze raz. Raz. I dwa. I wszystko jest płynnie. Sprawdźmy może, jak sama opaska się sprawuje w terenie. Jak widać, reakcja jest naprawdę szybka. No, czasami jest minimalne opóźnienie, ale przy normalnym użytkowaniu, kiedy podniesiemy tą rękę, to tutaj nie powinno być najmniejszych problemów. Także na co dzień naprawdę się sprawdza. Dobrze, pozbyliśmy się zegarka, wracamy do opaski. Jeżeli chodzi o pulsometr, no to tutaj mamy możliwość wybrania ekranu z pulsometrem i wtedy następuje pomiar pulsu, jednorazowy pomiar bez użycia telefonu. Jest to bardzo wygodne, choć z drugiej strony jest mnóstwo negatywnych o tym opinii. Przede wszystkim dlatego, że tutaj trzeba trzymać. Rękę tak jak ja, w tym momencie poziomo i najlepiej przełożoną do klatki piersiowej. Tak jak widać, to mi się obliczyło. Różnie to jest. Czasami, jak no trochę jest odchylona, czy, czy w jedną, czy w drugą stronę, różnie bywa. No, no, tutaj akurat bez problemów to dało radę. Także jest też możliwość włączenia ciągłego pulsu, ale o tym również będzie dopiero później w powiadomieniach. No dobrze, opaska i wyświetlacz Co ona tak jeszcze potrafi? Producent przygotował nas na to, że będzie mogła wyświetlać przy, przy połączeniu przychodzącym ikonkę, alarmy, osiągnięcia i inne tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o jednej aplikacji, no to z tym już różnie bywa. Domyślnie było to zblokowane, w sensie wyświetlało nam się tak naprawdę Twitter plus wiadomość plus app. W tym momencie, tak jak tutaj wam pokażę zaraz. No, jest. Tak wygląda połączenie przychodzące. No, przez chwilę była to słuchawka, widzę, że zniknęła. Zaraz jeszcze raz. O tak, w ten sposób możemy wyciszyć dotykając przycisku, wtedy przestanie wibrować. Wygodna rzecz. No, oprócz tego możemy też już w tym momencie za pomocą aplikacji trzecich, o których wspomnę później, wyświetlić takie dymki właśnie wiadomości. Mogą być też to dymki, no, ikonki, nie dymki. Tam te jak ikonka Facebooka na przykład. Czy też tutaj snap czata. Także wszystko jest to jasne, czytelne i bezproblemowo można zobaczyć. O, akurat tutaj muszki. Nagrywanie na zewnątrz ma takie wady i zalety. No dobrze. Zobaczmy jeszcze. Jak tutaj opaska stan, jak, jak wygląda. No tak, jak widać, jest już niestety troszkę uszkodzona. Tylko poprawię ostrość. Jak można to już zauważyć, no niestety po miesiącu udało mi się ją trochę uszkodzić, co uważam za wadę. Starszy model dłużej trzymał. No, na szczęście przycisk tutaj, jak i sam ekran tutaj, wszystko, wszystko jest ok. I jeszcze też tutaj w tym miejscu, przy, przy zamykaniu, no, podejrzewam, że to jest ten zinks, który się wkłada w otwory, też jakoś musiałby tu zahaczyć, albo też, tak jak tamtą górną część uszkodziłem przy, przy naprawie samochodu, akurat gdzieś tam sięgając, ocierając. No ale ogólnie bardzo elegancko to wygląda, no nie ma tutaj nic zarzucić, do wszystkiego powinien pasować. No to co, może przejdźmy do wodoszczelności opaski. Zobaczmy jak się sprawuje. Ogólnie nie ma żadnych zastrzeżeń do tego, żeby brać prysznic w tej opasce, tak samo m, brać kąpiel. Jedyne co tutaj można zarzucić jej... To jest to, że czasem przy odpowiednim strumieniu wody potrafi sama przełączać ekrany, które, które wyświetlamy, co widać w tym momencie tutaj. Natomiast poza tym jest wodoszczelna, także tutaj nie powinno być niczego negatywnego. No dobrze, a jak Opaska poradzi sobie bezpośrednio w wodzie? Sprawdźmy. Mamy tutaj godzinę. Jest. Jest godzina 14:55. Wrzucę tą opaskę tutaj do szklanki na 15 minut i zobaczymy czy będzie potem działać. No dobrze, czas już minął, także sprawdźmy najpierw wyleję wodę. Okej. Okay. No to co, jest mokra, ale ale już coś wyświetla. Także działa, działa. Tylko tutaj jeszcze potrzebna nam ostrość. I. Dobrze, doskonale. No, tak jak widać, 15.10 15 minut minęło. Opaska działa. Nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń. Także. No, jest okej. Okay. <gry> Jeżeli chodzi o ładowarkę, no to oczywiście trzeba wyjąć pastylkę. Nie zalecam bezpośrednio po połączeniu. <laughs> Tutaj stykami trzeba połączyć. No i podpinamy, wiadomo, do komputera czy do jakiejś naszej ładowarki. Jeżeli chodzi o długość, na jaki czas akumulator wystarczy, no to jest tak 11 dni mi wychodziło średnio. Przy kilkudziesięciu minutach pomiaru pulsu, przy wielu powiadomieniach dziennie. Także jest to wynik krótszy od poprzedników, ale powinien być znośny. Przechodząc do kolejnego podpunktu, może coś o pulsometrze. Pulsometr zdaje się działać dobrze. Nie miałem tutaj większych zastrzeżeń co do niego, oprócz samego połączenia z endomondo. Tutaj, tak jak widać, diody sobie świecą i, i, i w tym momencie, jeżeli będziemy mi nałożoną tą opaskę na nadgarstku, nie musi ona być ściśle przyległa do, do nadgarstka, aczkolwiek producent i ogólnie też inni, inne osoby to zalecają. No to powinno być dosyć ciasno nałożone, natomiast u mnie nawet lekko nie miała większych problemów. Jest możliwość pomiaru ciągłego, to zaraz o tym wspomnę. No to co, zapraszam do aplikacji firm trzecich. Aplikacje MiFit każdy z Was, kto już posiadał jakąś opaskę MiBanda zna, także tu nie będę się nad nią rozwodził. Można w niej sprawdzić ilość kroków, długość snu ale także można zmienić kilka ustawień. To, na czym się skupię, to różnice w stosunku do poprzednich wersji, czyli przede wszystkim ustawienie to, co chcemy wyświetlać na, na wyświetlaczu naszej opaski, to mogą być takie widać ogólnie godzina, kroki, dystans, kalorie i tętno oraz stan baterii. Ja raczej wolę mieć mniej tych rzeczy, żeby szybciej można było przeklikać na to, co się chce. Dodatkowo, jeżeli przejdziemy sobie w powiadomienia i w aplikacje, to będziemy mogli sobie dodać tutaj e, programy, które chcemy, żeby nas opaska informowała o powiadomienia z nich. Niestety, tak jak widać ograniczenie jest tylko do pięciu aplikacji, to jest teraz co więcej, sam Mifit w bardzo dziwny sposób e, tworzy tą listę, którą widzicie na ekranie, dostępnych aplikacji. Nie są to wszystkie aplikacje, a są na przykład jakieś dziwne jak tutaj sport który jest tak naprawdę wtyczką do aparatu, no, wtyczką do aparatu. Także powiadomie tutaj nie będzie. Na przykład Facebooka już nie było. Dobrze, no, to wyłączmy to. Przejdźmy teraz może do innej aplikacji, a tam aplikacją będzie MiBand Tools. MiBand Tools jest aplikacją płatną, Możecie ją znaleźć w Google Play. Ja tutaj w tym momencie mam ją odblokowaną i pokażę, co potrafi. Jeżeli chodzi o ustawienia aplikacji, powiadomie aplikacji, no to tutaj już możemy sobie wybrać ikony konkretną ikonę do aplikacji. Co więcej, możemy sobie wybrać też kilka ikon pod rząd, żeby zrobić jakiś swój wzór. To jest bardzo fajna funkcja, tylko Mi Band Tools ją ma. No i oczywiście standardowo możemy tutaj sobie ustawić, w jakich godzinach to ma być, czy to ma być powiadomienie priorytetowe i tak dalej, i tak dalej. Tych ustawień trochę tutaj jest. Jeżeli chodzi właśnie o ilość aplikacji, no tutaj bez problemu mamy wszystkie już aplikacje, wszystkie programy, które mamy zainstalowane na, na, na naszym telefonie łącznie z Facebookiem. Alternatywnym rozwiązaniem tutaj do MiBand Tools będzie MiBand Notify and Fitness. Jest to aplikacja troszeczkę bardziej rozwinięta graficznie, jeżeli chodzi o samą GUI, ma podobne możliwości. Tak jak widzicie, również tutaj możemy zadać Facebooka przykładowo z różnymi ikonami tych ikon też tutaj będzie ograniczona ilość, ale już ich trochę jest, można sobie ustawić w jaki sposób ma wibrować jakie jest opóźnienie, czy ma być jakiś filtr aktywności, przykładowo jak mamy jakieś grupy na Whatsappie czy coś w tym stylu, no i kiedy te powiadomienia mają nam się wyświetlać No dobrze, kolejnym punktem będzie wykorzystanie opaski do treningów, możemy do tego wykorzystać standardową aplikację Mifit z ekranu z ekranu głównego wchodzimy w trening, następnie tutaj możemy wybrać sobie rozpoczęcie treningu, oczywiście przeklikać się przez dalej i tak dalej, czekamy, no i trening się rozpoczyna i w tym momencie po kilku sekundach już ta opaska powinna dostarczać nam dane o naszym pulsie. Oczywiście opaska nie posiada wbudowanego GPS-u, korzysta ci będzie tylko z tego w telefonie. I w tym momencie, jeżeli ten puls mamy już aktywny, możemy przejść sobie do Endomondo w ustawienia akcesoriów. Tam mamy czujniki Bluetooth Smart i tam wcześniej już dodałem naszego Mi Banda. Jak widać, te dane z, z pomiaru już bezpośrednio lecą do Endomondo i w tym momencie po wybraniu sobie e, jednej z opcji to tętno w treningu będzie te, ten puls zapisywany do naszego treningu. To jest na pewno fajna opcja dla osób, które e, aktywnie uprawiają sport, bądź też mniej aktywnie, po prostu chcą to wykorzystać. Także jest to domyślna, to jest ze standardowej aplikacji, która niestety sama w sobie często się wysypywała, nie dawała tego efektu. Musiałem zainstalować albo Mi Band Tools, który tutaj mamy i w tym momencie przechodząc do pulsu wchodzimy sobie w ustawienia i tutaj również możemy wziąć pomiar ciągły, bez rozpoczynania treningu, po prostu dajemy pomiar ciągły i automatycznie po przejściu do Endomondo Całość będzie już zaciągana bezpośrednio z opaski i również możemy wykorzystać to do treningu. W przeciwieństwie do standardowej aplikacji Miban Tools jest o tyle fajny, że ma rozbudowane możliwości pomiaru, czyli raz, że możemy sobie ustawić na ile, na ile dokładnych chcemy, że tak powiem, ten pomiar, czyli ile tych pomiarów do średniej, możemy sobie ustawić również jakieś powiadomienie o wysokim czy niskim pulsie. To jest istotne dla osób trenujących, które chcą być na bieżąco z tym, jaki mają puls, bez konieczności zerkania na opaskę czy do telefonu. Oczywiście dane możemy sobie też wyeksportować zarówno do Google Fit, czy do pliku CSV. Miband Tools, Miband Notify and Fitness również ma możliwość pomiaru tętna tutaj w tej zakładce. Jest to dosyć fajnie zrobione. Mamy tutaj dosyć sporo do, do, do wyboru, do podglądu, zarówno wykresy, jak i dane. Oczywiście sam wykres możemy sobie tutaj ustalać, jaki, jaki przedział chcemy czasu, jak to ma wyglądać dokładnie. Oprócz tego pomiary albo ciągłe, albo co jakiś czas. W przypadku ciągłego, jeżeli ustawimy opaska, powinna od razu zacząć nam ten puls mierzyć oraz zapisywać. Mamy tutaj także możliwość dopasowania do, do, naszych, do naszych potrzeb, czy... W, Czyli eksport takich danych, bądź też e, zaznaczenie, kiedy trzeba nas alarmować w przypadku zbyt wysokiego albo zbyt niskie, niskiego pulsu. Oprócz tego mamy jeszcze możliwość filtracji, bo jeżeli przykładowo nie chcemy pewnego zakresu zupełnie mierzyć, no to, to tyle. Przykładowo chcemy tylko powyżej 80. Tak jak widać. Tutaj również ta aplikacja, dzięki tej aplikacji możemy korzystać z Endomondo i zaciąga on nasz pomiar pulsu bezproblemowo. Po wyłączeniu wszystkich aplikacji, czyli bez włączonego pomiaru pulsu, niestety Endomondo samo z siebie nam nie będzie mierzyć tego, tego naszego pulsu. Nie, ma, nie wybudza nam opaski, nie nakazuje jej pomiaru, po prostu tak jak tutaj widać będzie nam się wyświetlało zero. Także musimy chociaż jedną aplikację uruchomić, żeby to było aktywne. No dobrze, oprócz pomiaru pulsu, co tu jeszcze można? Można oczywiście powiadomienia, tak jak wcześniej mówiłem o aplikacjach, to powiadomienia o przychodzących połączeniach od konkretnych kontaktów, od wszystkich kontaktów. Mamy tutaj możliwość dopasowania tego pod siebie. Mi Band Notify and Fitness również ma taką możliwość dla wszystkich, gdzie możemy sobie oczywiście tylko w konkretnych godzinach przyjmować, ustawić, żeby Opaska nas powiadamiała, czy też możemy tutaj sobie ustawić dla konkretnie jednego kontaktu wybranego no i tutaj będziemy mieli znowu podstawowe rzeczy czyli jaka chcemy ikonę, jaki tryb wibracji, w jakich godzinach czyli bardzo, bardzo zbliżone do tego co widzieliśmy przy powiadomieniach aplikacji tutaj naprawdę spory plus dla, dla, dla Mi Band Notify and Fitness bo fajnie to działa i jest przejrzyste przede wszystkim Oczywiście aplikacja również jest płatna, znaczy ogólnie jest darmowa, dopiero po, jeżeli chcemy skorzystać ze wszystkich funkcji, no to musimy wykupić funkcję Pro, to jest tam 8 zł z kawałkiem, no i tyle, i potem mamy dostęp do wszystkiego. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze różne narzędzia, mamy alarmy, mamy możliwość włączenia drzemki, możliwość informowania opaski o tym, że oddaliliśmy się od telefonu, Także tutaj znowu dodatkowe, dodatkowe funkcje. Inteligentny alarm niestety tutaj nie do końca działa według, według tego programu. Mamy napisane, że MiBand 2 nie wspiera tego early bird, tak zwanego rannego ptaszka. Co ciekawe, MiBand Tools ma taką, taką możliwość po wybraniu inteligentnego alarmu, który będzie cyklicznie się powtarzał dzień po dniu. Tylko tak to wygląda. Nie można jednorazowego z tym włączyć. To mamy tą opcję rannego ptaszka z pisaniem czasu, czyli na ile wcześniej, jeżeli ta opaska wykryje, że będziemy już w fazie lekkiego snu, to może wcześniej nas wybudzić po to, żebyśmy lepiej się czuli po obudzeniu. Także tutaj to są alarmy. Aplikacja pozwala nam również na ustawienie drzemki, tak samo jak w Miband Notify Tools, no to to już o tym wspominałem. Mimant Notify and Fitness ma jeszcze fajną taką zakładkę ze statystykami. Statystykami, które aplikacje nas powiadamiały, ile razy, jak często co, na co zareagowaliśmy, na co nie. Jest to oczywiście tam może jakiś barier, natomiast jeżeli kto kogoś to będzie interesował, ma do tego dostęp. Ma dostęp, może sobie przejrzeć, obejrzeć, pochwalić się przed znajomymi, no cokolwiek z tym będzie chciał zrobić. Jest taka możliwość. W Miband Tools tego nie doświadczymy. Mamy tutaj też kilka innych ustawień dla, dla tego konkretnie programu. Natomiast takich czystych statystyk no już tutaj niestety nie znajdziemy. Wracając już do opaski. Na ile ona jest odporna na uderzenia? No, to i tak naprawdę, jak widzicie, można nią rzucać, nic się jej specjalnie nie będzie dziać. Czy spadnie spadać na ekran, czy też nie. Raczej wszystko powinno być ok. Podejrzyjmy jeszcze z bliska. Tak jak widać, nie ma żadnych pęknięć. Nic się nie, nie, nie uszkodziło. No, troszkę się niestety palcuje ta, ta, część, ta część przeszklona. No, nic na to nie poradzimy. No. Też widać, że są pewne zarysowania, ale to już nie w tym momencie powstało, a podczas użytkowania wcześniejszego. No, niestety, to jest przeszklona część, nie tak jak wcześniej, więc no, trzeba, na to, trzeba się z tym liczyć. No, to co, może porównanie jeszcze z starszą opaską, czyli MiBand 1. Ja niestety pulsa w tym momencie nie mam, mam jedynkę. Tak jak widać, no to jest to samo pudełko praktycznie co w poprzednim. Również. Również tutaj układ taki jest, że u góry mamy tą pastylkę. Pod spodem, jak się otworzy, no to tutaj jest miejsce na opaskę. No i poniżej na kabel ładujący. Także, tak jak wspominałem na początku, praktycznie nic tutaj się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o ładowarki, no to tutaj niestety są troszeczkę inne. Już nie da się ich wykorzystać. Tak jak tutaj widać, nowsza jest szersza. No, i też trochę wyższa. Także no raczej nawzajem tutaj nie, nie da radę używać zastępstwa, czyli dwójka nam do jedynki, no niestety nie, nie wejdzie. Tak samo jak i jedynka. No, wychodź. Tak samo jak i jedynka, jeżeli będziemy prowalić do dwójki, no to zbyt duży luz, także tutaj nie ma co liczyć. No, niestety dodatkowej zapasowej ładowarki nie będziecie mieli, jeżeli mieliście wcześniej poprzednią wersję. Każda pastylka ma swoją, swoją ładowarkę. Jeżeli chodzi o porównanie co do wielkości, no to oczywiście na, na tabletowo PL będą zdjęcia z recenzji. Natomiast tutaj, tak jak widzicie, no, dwójka jest znacznie, znacznie większa od jedynki. Też dlatego, oczywiście, że pulsometr, no ale też, też i pojemniejszy akumulator. Akumulator tutaj mamy 70 mAh, mamy też tu, właśnie ten pulsometr. Także. Gdzieś to musiało zostać upchane, prawda? To, co widzisz tutaj po, po lewej stronie, no to to jest już uszkodzone przez rok. Przez rok opaska. No ta porysowana, nowa, no to przez miesiąc. Paski, tak jak widać, no to jest to uszkodzone. Druga nie jest, co moim zdaniem było lepsze, lepszym wykonaniem, no bo z jakichś powodów to nie, nie ten. Nie popsuło się. No, widać, że, że, że prawa jest wyższa od, od drugiej. No i właśnie tutaj to, co wam, o czym wspominałem, czyli zapięcie tutaj to jedno wystaje w starym, w tym nowym już nie. Tak samo też tutaj jest różnica z, z otworami, jeżeli chodzi o paskę, w tych nowszych są mniejsze i to muszę przyznać, że lepiej. Łatwiej wskakuje i lepiej się trzyma od, od, od poprzedniej wersji. Także coś jest na plus, coś jest na minus. Różnica co do op opasek jest znaczna przy użytkowaniu na co dzień, ponieważ, no, nie szukajmy się, poprzednik ma po prostu ledy, trzy ledy, kolorowe w tym przypadku, bo to jest pierwsza wersja. Zaraz postaram się uruchomić, o wibracje, dobra, to nie to. no i tak, i tutaj starsza no tego tak do końca nie widać a świeci na, na, na jakiś kolor można było tutaj dopasować sobie jaki kolor chcemy do konkretnej aplikacji tam zielony, tutaj czerwony znaczy wcześniej czerwony, teraz zielony no w przypadku tej nowej, tak jak już wcześniej pokazywałem po prostu wyświetlaną ikonkę jest to myślę znacznie wygodniejsze szkoda, że tekstu nie będzie wyświetlał ale to już jest też duża zmiana jeżeli chodzi o kroki, o porównanie, no to dwójka jest znacznie precyzyjniejsza. Tak naprawdę jeżeli chodzi o Gear S2 i Mi Band 2, no to różnica była na poziomie 1% przez 20 dni. Nawet nie całego procenta, to 0,70 zdaje się, także to jest ogromna różnica. W stosunku do Mi Band 1 to było aż 30% różnicy. No to jest na pewno znacznie, znacznie precyzyjniejsza jest jest dwójka niż ta jedynka. Także jeżeli chcecie liczyć na, na pomiar kroków, no to dwójka zdecydowanie będzie, będzie lepsza. Jedynkę tak jak, tak jak mówiłem można było umiejscawiać z góry. Było to o tyle wygodniejsze, że już bezpośrednio na nadgarstku można było. Natomiast dwójkę już zakładamy z dołu. To co tutaj chciałem zarzucić, to jedynka wydaje się być o wiele lepiej spasowana z opaską, pastylka z opaską. Tak jak tutaj przyjrzycie się, wszystko fajnie leży, a w dwójce no mamy takie jednak szczeliny. Mogło to być troszeczkę lepiej rozwiązane. Raz, że estetycznie, dwa, że no na pewno jakoś tam też bezpie... kwestia bezpieczeństwa. Niby tutaj już wszystko siedzi mm, trwale, tak, nie możemy tutaj zmienić układu, no ale no jest to jakiś, moim zdaniem, minus i można, można to było lepiej dopracować no dobrze, to może jeszcze tutaj zaprezentuję obie opaski bezpośrednio na nadgarstku no podtrzymuję to, co wcześniej mówiłem, czyli to, że bezsprzecznie dwójka prezentuje się o wiele lepiej od jedynki ma naprawdę fajne to wykończenie bardziej takie nowoczesne no i wiadomo, ma wyświetlacz tak, wyświetlacz, który możemy sobie zmieniać za pomocą przycisku. No i możemy tutaj bezpośrednio coś zobaczyć. No, jedynka tylko dawała to, że, będzie, że mieliśmy mniej więcej jaki dystans pokonaliśmy i czy się rozładowuje. Tutaj możemy sobie puls mierzyć bezpośrednio, tak jak już wspominałem. Możemy zacząć godzinę, dystans, jaki przybyliśmy. Jest o wiele więcej. Pytanie tylko pozostaje: co w przypadku, jeżeli mamy, chcemy coś sprawdzić, ale w pełnym słońcu. W pełnym słońcu da radę odczytać godzinę, chociaż nie jest to najłatwiejsze. Niestety, samego tego, jak, jak to wygląda nie da rady uchwycić, nie dałem rady uchwycić na kamerze ze względu na odświeżanie wyświetlacza monochromatycznego, ale uwierzcie mi, że jest to możliwe do, do odczytania. No dobrze, to może na zakończenie jeszcze tutaj porównanie pomiaru MiBand 2 i Gires 2. Nie, nie, nie twierdzę, że Gires 2 jest idealny do tego pomiaru. Wiadomo, ma swoje wady, to nie jest sprzęt medyczny. Niemniej te pomiary raczej są zazwyczaj prawidłowe. Także, no dobrze, tutaj, no niestety na mi będzie trzeba się przeklikać, jeżeli człowiek za daleko zajdzie, no to tak co wspominałem, trzeba znowu klikać od samego początku. Lecimy z pomiarem Mi Band 82, GIREZ 85. Całkiem zbliżone. Jeszcze raz spróbujemy. 79 i 86. No w tym przypadku jest spora różnica. I jeszcze raz 84 na 83. No także, tak jak widać, no różnie z tym bywa. Nie ma co 100% się sugerować tym. Natomiast po więcej informacji o pomiarach, no to zapraszam jeszcze oczywiście bezpośrednio na tabletowo.pl. No to co, to by było wszystko. To była recenzja opaski Mi Band 2 od Xiaomi. Dziękuję za wytrwanie ze mną do końca. Jakub Gralak, tabletowa